Witam Was w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty. W oczekiwaniu na lato, na kolejny sezon, doszły nam kolejne zadania z czwartego rozdziału. Mamy do upolowania trzy lisy i trzy dziki. To się dobrze składa, ponieważ musimy zdobyć troszeczkę mięsa. I to sobie załatwimy, myślę, w pierwszej kolejności u niego. Poczekaj na dalsze wydarzenia. Alvin, poczekaj do następnego lata. Przypuszczam, że on się tutaj u nas pojawi niedługo. A tymczasem biegniemy sobie na to polowanie. Na pewno tutaj mamy jelenie, na pewno mamy tutaj lisy. Nie wiem, czy dziki tutaj znajdziemy. Mam nadzieję, że tak. Są króliki. Dobra, tu się skradamy, dobra. Jeleń, tutaj też. No proszę, nowe grzyby. Wyglądają jak kanie. Nowy jelonek. Mamy żubra. Polujemy go. Świetnie. Od razu sobie po nim go oskurujemy, zapiszemy grę. Bo szkoda by było stracić. To coś jest. Mogę wejść? Gdybyście się zastanawiali, czy możecie z takiego bajorka się napić, możecie. Możecie. W tej grze nie ma tutaj takiej wody, która by była skażona, która by wam powodowała u was jakieś zatrucie, bądź zmniejszenie zdrowia. Także wszystko, z czego możecie się napić, to śmiało możecie pić. Kolejny żubr. No nic, to będziemy go bili. Okej, padł. Trzeba będzie zrobić włóczni. Tak, teraz spojrzałem sobie na mapę. Tak bardziej szczegółowo. Niestety, jeśli chodzi o Alvina, to my musimy poczekać do następnego roku. Dlatego, że nam się rozpoczęła jesień, a nie lato. A, i to jest ta różnica. Także będziemy musieli się wstrzymać z Alvinem. Ale dobrze, to nam nie przeszkadza. Załatwimy sobie w międzyczasie te zadanka z rozdziału czwartego. Rozwiniemy troszeczkę nasz zmysł flirtowania. Jestem czysty, jestem w miarę czysty. Nie mogę sobie pójść z kobitką porozmawiać.
Uznanie. No, uznanie idzie w górę. To dobrze. I tak z każdym sobie porozmawiać. Ok. Uznanie 100%. Wiklinowy kosz. O nie, nie będziemy kradli. Bo to nie o to chodzi. Uznanie 77. 82, 84, 86, 91. Świetnie. Woreczek. O, proszę, gąsiątko. Uznanie 50. Aha, ty jesteś niepełnoletnia. Nie, gost. Dobra. Dlaczego tak chodzę i rozmawiam z każdym w wiosce? Dlatego, że wzrasta nam uznanie. I obawiam się, że to uznanie będzie w przyszłości nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. O, fajna haczka. Dobra, Lorelei, to jesteś ty? Tak. Rozmawiaj. Masz chwilkę, jak się masz? Ładną pogodę. Masz chwilkę. Stówka, dobra. Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. Podziwiam twoją uczciwość. Pięknie. Minus 2 do sympatii. Dobra. Jutro gost. Dobra. Poziom uznania 70. 65. Dobra. Lorelei. Proszę bardzo. Mamy pierwszą kompankę w naszej nowej osadzie. I to jest to, co przed chwilą wspominałem, że te uznania może kiedyś zaprocentować. I udało się, że Lorelei, z którą tak naprawdę też flirtujemy, zgodziła się dołączyć do naszej wioski. Co myślę, że uczyni w miarę szybko. Więc żegnamy się z nią świetnie i do zobaczenia na miejscu. O, proszę bardzo, ona już tam do nas idzie, więc biegniemy ją ugościć. Dobra, ale ja bym chciał... status brak domu i przypisz miejsce pracy. I my ją wrzucimy do... chaty myśliwskiej. Tak. Przypisz pracownika jako łowca. Zobaczymy, jaki to wyjdzie i możemy przypisać jej dom, którego nie mamy. Dobra, niedobrze. Czy my możemy wybudować dom? Chłoda 6. Spoko. Ogarniamy szybko dom. Mamy domek dla naszej Lorelei. A, jeszcze motek się zepsuł, no.
Okej, okay. Mamy domek. I musimy go teraz przypisać. Zarządzanie. Lorelei, przypisz dom. Tak. Tak. Mamy. Mamy to. Mamy to. Sympatia 6. Brak żywności. Potrzebny magazyn żywności. Teraz pytanie, czy ja go mogę zbudować. Rolnictwo muszę rozwinąć. Będziemy robili to troszeczkę inaczej. Zaimprowizujemy troszeczkę. Nie chcę drogi, nie chcę drogi. Pole uprawne, uprawy. Pole uprawne. Nie wiem, czy to coś da, no ale trudno. Trzeba improwizować. Rolnictwo 5. Dobra. Domy, 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 magazyny. Magazyn zasobów. Magazyn żywności. Niewystarczająca technologia. Rolnictwo 5 na 5. To jest grane. Rolnictwo. 5 na 5. Powinienem móc. Zbudować. Dobra, zwiększymy do 6. Zobaczymy, co się stanie wtedy. Odblokowano magazyn żywności. Pięknie. Dobra. I to oznacza, że potrzebujemy 10 kłód. Ok, mamy nasz magazyn żywności. Teraz pytanie, czy my możemy jej przydzielić? No jest magazyn żywności. Co ja bym tutaj musiał dać? Wrzucimy tego podgrzybka. Dobra, lecimy się przespać. Dobra, jest magazyn żywności. Brak opału. Magazyn zasobów. Poważnie. Dobra, prześpimy się. No dobra, no lecimy w kolejnym tym. Potrzebny jest nam magazyn zasobów. Niewystarczające zasoby. Kłoda 10. Więc postawimy sobie tutaj za tym budynkiem. Miejmy nadzieję, że tu będę mógł. Kłody, kłody, jeszcze raz kłody. Okej, okay, mamy magazyn zasobów. Pięknie. Tu
Brak żywności, brak żywności. Dobra, trzeba jej tutaj coś wrzucić. Tak. Za dużo tego nie ma, no ale zawsze coś. I brak opału. Opał mamy. Teraz jej to tutaj też wrzucimy. Mam nadzieję, że to wystarczy wrzucić tutaj. Dobra. Czy będziesz w końcu kobito zadowolona? No, w końcu kobita jest zadowolona. I kobitka jest u siebie. Dobra. Powinienem się wykąpać. Jestem niewykąpany. Dobra. Udało nam się w końcu ogarnąć to wszystko. No nic, trzeba po prostu teraz by lecieć po... po jedzonko. Bo nie może być tak, że nie będzie jedzonka w domu. O, mamy naszego pierwszego dzika. Dało się go. Aj, nie mamy noża. Nie mamy noża. Dobra, zapiszmy. Jak na złość, ani jednego kamienia, no. A mamy dwa dziki. Problem tylko w tym, że nie wiem, gdzie jest ten pierwszy. Zaraz go znajdziemy. O, mamy. Dobra, czas sobie zapisać. Dobra, jak stoimy z włóczniami? Jeszcze nie ma źle. Dobra, zjemy sobie troszeczkę mięsa. Nie mam wody. Dobra, trudno. Jeszcze jeden dzik i potem już tylko będziemy szukać lisy. Jest dzik. On tu gdzieś stanął w tych krzakach, tak. Dobra, mamy skubańca. Dobra, trzy dziki zabite. Teraz tylko lisy. Mamy żubra znowu. Tak, mamy żubra. Że ja nie mam na tyle
Dobra, bijemy go. Po mnie. No nie, ucieka. Skończyły mi się włócznie. Dobrze tylko, że on uciekł. A nie atakował dalej. O, odblokowaliśmy kolejny budynek, kuźnia. Pięknie. Ja tam jest ten żuber, co go wcześniej atakowałem. Mięso zawsze się przyda. W razie, że będziemy musieli za chwilkę wracać, bo nie mamy wody. Ja bukłak zostawiłem. To jest ten gorsza wiadomość. Ok, jesteśmy z powrotem w domku, w naszej wiosce. Czy jeszcze możemy z tobą porozmawiać? Masz piękne oczy. O, plus 6, super. Piękne oczy, plus 6. Minus 2. Dobra, przewaliłem troszkę. Dobra, uznanie. Uznanie teraz już nie będzie nam potrzebne przy niej. No i chyba na tyle. Dzień chyli się ku końcowi. My dzisiaj wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Powiększyła nam się wioska. Udało się zabić 3 dziki do kolejnego zadania. W następnym odcinku poszukamy sobie lisów. Na pewno będziemy rozwijali dalej wioskę. Zajmiemy się troszeczkę, myślę, rolnictwem i pozyskiwaniem pieniędzy, bo to nam będzie szczególnie potrzebne w najbliższym czasie. No i będziemy czekali na kolejne zadania. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, skomentować, zalajkować. Pomoże to przede wszystkim temu, żeby kanał się rozwinął, żeby więcej osób zobaczyło te odcinki. Jeszcze raz dzięki i trzymajcie się. Do następnego.